Mamy automaty, mamy samochody. Jeden jeżdżący za węglem, drugi jeżdżący za miedzią. Produkuje się wszystko. Więc jestem ogólnie zadowolony. Dlatego też to potrzebuje na steel beamy, potrzebuje na te taśmociągi. Aha, no power. Okej. Okay. Czyli nie podpiąłem zasilania temu panu. Tak, nie podpiąłem mu zasilania. I tutaj dwa magazyny, tylko właśnie to są magazyny, więc tego będę przebudowywał, tak. Ja już widzę nową, jak to będę przebudowywał. Na live'ach typowo buduję właśnie takie, żeby działało, a później żeby to wyglądało. Tak to wygląda. W piątek jestem od 18 do 24. No to słuchaj, pomyślimy. Jutro ci nie gwarantuję mojej obecności, bo jutro wiesz, czas dla rodziny, niedziela też czas dla rodziny. Ale może coś wygospodaruje czasu, żeby testować. Więc jeżeli jesteś w stanie postawić serwer dla testów, czy na przykład tylko piątkowe, żeby było, to pomyślimy coś. Na pewno nie stracimy. Dobra, potrzebuję tak. Ostatnia rzecz z logistyki. 50 motorów. Co potrzeba na motory? Potrzebuję statory. Stojany. Czyli rurki. Aha, rurki, widzicie, rurki. Dobrze, że zacząłem rurki produkować. I pręty. Czyli muszę odwrócić konstrukcję? Tak, będę musiał odwrócić konstrukcję. Starowe rury i pręty. Więc na pewno tutaj. I to jest jeden. Potrzebuję 30. A ile jest potrzeba na jeden motor? Halo, halo. Motor jeden. Stoję się na silnik. Po dwa wchodzi. Ok. Czyli 30, no to trochę będzie. O, to widzisz, Rada, no to będziemy, wiesz co, to musimy się umówić jak na jakąś normalną gadkę, bo wiesz, tak na live tak ciężko się ugadać. Coś będziemy kminić, bo naprawdę chciałbym tego do Starwa pchnąć. Dobra, czyli tak, tu konstrukcję muszę zamienić, tych wszystkich rzeczy. Tak, stąd zabieram to i przestawiam recepturę na stalową rurę. Stąd przestawiam i zamieniam na steel beamy. I mniej więcej tak będzie, czy tak. Stąd i stąd będzie tutaj monter szedł. Tak, trochę w ten gaz pójdę, no ale trudno. Okej, gdzie moja motorówka? A mam bio? Chyba nie mam bio. Kurczę, jedyna rzecz, która mi jest teraz potrzebna i nie mogę jej ogarnąć tutaj. Dobra, miesz o to. Beton, beton. Beton, beton. Monter. Na razie damy jednego. Stąd, szanowny pan idzie tu. I szanowny pan idzie tu. Trzeba zasilanie jeszcze pociągnąć. 4, tu jest tak, tu jest zapchane. Ojej, dobra, tak, tutaj idzie do tego, tutaj idzie do tego. I tutaj muszę wybrać, co mam budować. Mam mi brać stojany. No, będzie to. Będzie to fajnie wchodzić. Tak, więcej rurek. Zdecydowanie więcej rurek. 6 na minutę. Ale będę to przebudowywał. O, już to widzę. Te moje tutaj konstrukcje. Nie, ta ciężarówka jest genialna. Bo dlaczego się jej koła kręcą w miejscu? Ale naprawdę genialnie pracuje. Ale właśnie, słuchajcie, skoro już mamy, to możemy mieć górniki. O, 4 NKS-y. Gdybym na przykład mógł węgiel by lepszy. Ale to wtedy pewnie jak będę robił wymianę taśm, to wtedy to zrobię. Mam wirników, mam trochę stojanów, 30, czyli muszę mieć 60 stojanów. To ogarnięcie. Sądzę, że do ogarnięcia. Słucham? 80 osób versus 80 osób. I wygraliście. Nie, bitwa jeszcze nie trwa. Ale to będzie września. Jeżeli... Tak,
Jest tutaj tak, tutaj 7. Nie, wyrabia się, tylko bardzo powoli, więc można by tu ewentualnie dopalić troszkę. Jak energetycznie. Nawet jest ok, muszę iść tylko po. Jaką fryzurę nosi szanujący się beton? Dobre, no, jaką? Dawaj tego suchara, dawaj, dawaj. Na żel. Żelbeton. A żelbeton, Jezu! Fakt! Żelbeton. Nie mogę. Ok, przy okazji tutaj, ile muszę tutaj dostarczyć? 500 i 150. O! 500 to nawet ogarnę. Bo mam ich już tutaj. No aha, teraz troszkę mniej, no ale jak ruszę produkcję, to to być dobrze. Dobra, co ja potrzebuję? Tam potrzebuję nie górnika. Co ja chciałem? Kurczę, już się pogubiłem. Monter. Konstruktor. Bo z tej strony mam te wirniki. No właśnie, przydałoby się jakieś takie lepsze magazyny teraz. Mówię, tutaj bym w tej części na przykład produkował te nasze silniki. No to byłoby nawet nie głupie. A, już wiem co chciałem. Chciałem wycinkę zrobić. Biopaliwo, biopaliwo! Dawać mi biopaliwo. Mamy, idziemy na rzeź. Rzeźnie wyjątek będzie teraz. A ja chciałem jeszcze zobaczyć MK trójki. No właśnie to MK trójki potrzebuję. Dobra, gdzie ja mam mój... Moja piła. Jest! Jest! Rządzę! Okej, okay. Wycinam wszystko po kolei jak leci. Jakaś historia życia albo coś. Niech się zastanowię, historia życia. Dobra, wycięte. Historia życia. Tak naprawdę umiem obsługiwać takie piły. I powiem wam, nie jest to łatwe zadanie. Naprawdę, ale już wiem co chciałem. Chciałem ślimaki przynieść. Bo ta piła, pomimo tego, że na przykład ja nudą wieję. Ach, tam nudą wieję. Chciałem tutaj jakąś właśnie... No i wyrwałeś mi z kontekstu. Taka piła, miałem różne piły w rękach. Jednakże, jeżeli przychodzi do cięcia drzewa, to powiem wam, im cięższa piła, wbrew pozorom, tym lepsza. Wydaje się może takie, że trochę nieporęczne, jednakże nie, nic z tych rzeczy. Dobra, chcę ślimaki. Chcę ślimaki, chcę podładować tego pierona, aby nam szybciej produkował. Swoją drogą ciekaw jestem, jak ta gra daleko będzie się rozwijała, bo na razie jestem na etapie zdobywania teraz silników. Wiem, że jest jakaś ropa, wiem, że są rzeczy. Słyszałem też, że pociągi są w produkcji. Wszystko możliwe. Liczę na to, że faktycznie ta gra będzie fajnie rozwijana. Ok, podbiłem energetycznie i mam nadzieję, że to przeżyję. 32 stojany, o, spoko. Tutaj, o, tutaj też mogę podbić, bardzo fajnie. Więc to jeszcze podbijemy, żeby ładnie ściągało. Dobrze, tutaj da więcej mocy. Ale tak naprawdę jakbym miał zrobić na dwie huty, bo tutaj widzę stoją, nawet się wyrabia, więc spokojnie mógłbym lecieć na 4 konstruktory. Tylko ja muszę teraz to zmieścić. To będzie sztuka, to wszystko zmieścić. Ja mam niedziałając 20-letnią piłę z Ameryki? A to co, aż do Ameryki jechałeś, żeby tą piłę przywieźć, czy jak? Czy po prostu dostałeś ją od kogoś? Dobra, doładuję to jeszcze trochę. Choć de facto mógłbym to bardziej zaoszczędzić na tym. Bo tak, normalnie
Teraz użyłem 45 MW. I mam 5 sekund. 12, 9 na minutę. A tak to jak mam, to będzie 6 na minutę? 6, 12. Odbidę. Niech będzie. 40, 80, czyli tak naprawdę już mam 40, to jest 20, przepraszam, to jest 20, a nie 80. Jeszcze, tylko tak, 20 i mam 10 w magazynie. Dobra, biorę to i robię te nasze taśmociągi w końcu. Jakie statystyki swoich fabryk? Powiedz, ile surowców na godzinę. O, to jest dobre. Na razie statystyki są zerowe, bo fabryki stoją. Właśnie o to chodzi, bo mam za wolne taśmy. Ile surowca na minutę? To jest dobre. To byłoby dobre. Piła jest bardzo wygodna i nieskomplikowana. Bawiłeś się bruzowcem albo używałeś tokarki? Tokarkę tak. Ale bruzowiec? Chyba nie. Nie kojarzę nic z tych rzeczy. Dobra, biorę motory. 8 sztuk tutaj mam. Tu mam trochę wirników. Tylko tak... A nie, mam przy sobie, dobra, może być przy sobie. Skraftuję już na własną rękę, bo tak się mogę czekać. Ja chcę silniki. 22. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, okej. Ah, na styk! Na styk, kurcze! Na styk, pany! Nie, 30 na 50. Ja nie umiem liczyć! Ja nie umiem liczyć! Naprawdę. Ja stwierdzam, że mam problem z matematyką chyba ostatnio. Staniu. Słucham. Z 80 osób się zrobiło 5, a u przeciwników się zrobiło 3. A! No to chociaż macie przewagę w tym momencie, żeby nie było. Tak, no nie dużą, bo nie dużą. Okej, okay. A jaka ta piła wielkości, powiedz mi, bo to jest tak właśnie pytanie, czy to jest jakieś amerykańskie, to jakieś lepsze, czy to jest takie jak polskie te piły? Fakt, że nie działające, no dobra, nie działające, no ale jednak i amerykańskie to może być lepsze. Różnie to może być. 1500, 2, jeju, ale tej miedzi będę tutaj ciągnął. To jest jakaś masakryczna liczba, tu się zaczynają robić w tej grze. Ale to i dobrze, bo w sumie z drugiej strony by wiało nudą, gdyby nie było takich liczb. Jednak trzeba zrobić te automatyki. Wiadomo, normalnie gdybyśmy mogli robić ręcznie, to by nikt nie musiał tak pykać. A tak to, jak dają 2500 musicie dostarczyć, no to komu się 2500 chce robić? No ludzie kochani, bez żartów. Dobra, kwiatuszki, out, liście, out. Drewno, out. Tej rudy bym się pozbył, wapień, też mógłbym się tego pozbywać, oczyścić atmosferę. Ruda żelaza, betony to mam, ksenogrzmoty, ramy mógłbym się pozbyć, ale po co? Dobra, żarło. Tu, tak, tak. Ale jestem ciekaw, ile osób z was zczynało tak naprawdę takie wielgachne drzewo. Jak już mówimy tak o ścinaniu tutaj w tej grze, to powiem wam, ja jeszcze nie miałem przyjemności takiego wielkiego. Jakieś tam średnie były ścinane, ale żeby takie wielgachne, takie wielkiego dęba albo coś, to jeszcze chyba nie. 20 to jest 10 wilników. To jeszcze drugie dycha. Aha, ja to zmniejszyłem. Geniusz jestem. O jest. Geniusz. Czy ja wiem? Tego nawet wychodzi sporo. Tu jest wąskie gardło. A dorzucę tego ostatniego modu. 250 na minutę. Niech ciśnie. Zanim a propos wąskiego gardła. Patrz jak zasuwa. W takim miejscu właśnie obie strony straciły połowę armii. Aha. Czy na jakimś przesmyku. Tak. Można i tak. Najpierw myśmy, a potem się wycofywaliśmy. Chciałeś drzewo i zrobiłeś z niego drabinę, no ale to nie było chyba jakieś wielgachne to drzewo. Tak, dla porównania, to jest 250% tempo.
Tak dla eksperymentu. A to jest zwykłe tempo. 100%. Zdecydowanie lepiej wygląda takie niż 250, no ale dajemy. Nie zasuwa. Sosna około 20 metrów wysokości. Dobra, jeszcze parę sztuk. 8, 39, 40. Okej, okay, dobra. To nie się produkuje w nadmiarze. Samochód znowu stoi. O co mu chodzi? Kurczę. Jestem ciekaw, czy ten gaz będzie można wykorzystywać do jakichś innych celów. Czy na przykład, elektrownię gazową. To byłoby niegłupie. Po coś tyle jak ten gaz? Rozumiem to jako naturalna przeszkoda. Tam jest u góry ślimak. Jeśli tam nie dostanę, dopóki tego nie dostanę. No, ale jednak przydałoby się. Ile tych silników? 12. No, to już się robi dobry wynik. No, 20 metrów szerokości, no. To chyba już byłoby pod ochroną takie drzewo. 48, serio? Jeden winnik, aha, winników brakło. Ale to winniki tu mam blisko. Tek, 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 tek. Jak pani idzie? Chcesz jeździć na gazie, to przecież karalne. Co? Od kiedy na gazie jest karalne? To by połowa aut w Polsce była ten. Na mandatach. To jest jedno. A drugie, trzy, czwarte sprowadzonych samochodów z zagranicy by była niedostępna. Oczywiście, że tak. Okej. Czyli co, stąd zakończyłem wszystko. Teraz kwestia tylko zrobić 150 i 500. Poko. Conveyor belt, pojemniki 2. O, to jest fajna rzecz, tylko szkoda, że jedna rzecz mi brakuje. Brakuje mi dodatkowego wyjścia, że na przykład ja tutaj mam dla siebie, a żeby to drugim pasem, żeby wychodziło. Brakuje mi czegoś takiego. Naprawdę mi tego brakuje. No, facepalm. To się zgadza. Ok, conveyor belty 3. Co wymagają ode mnie? I teraz to będzie rozmowa, powiem wam. Teraz wszystkie te części wymieniać i teraz zacznie się wydajność. Więc tak, tu. 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 Od razu patrzcie, jaka jest różnica. Nie w tą stronę chyba dałem. Czekajcie. Coś chyba spsułem. Co? Ła! Co ja tu zbudowałem? A nie, dobrze, to jest do tego. A. Ja myślałem, że to powinien być łącznie. Dobra. Nic, dla porównania. Tu idą z przyspieszaniem, a tu idą na dwójce. Jest różnica. Naprawdę jest różnica. Szybsza, czy dwójka szybsza? O, zgadnij. Podmiana wszystkich beltów teraz. Ja, ale będzie rzeźnia. Spowoduje, że 3. Pewnie, że 3. O, na trójce to ja się mogę teraz bawić, powiem wam. Jeśli widziałem, no właśnie mówię, że nie ten, nie widziałem nigdy. Bo gdybyś taką miał sosnę szerokości 20 metrów, to pewnie byłaby już pod ochroną. Bo tak jak jest dom Bartek, nie wiem ile on ma tam szerokości w tym momencie, ale wiem, że te szerokości, które są jakieś tam przekraczają, to już są pod ochroną. Baobab. Ojeju. Dobra. Tutaj. Jeszcze tutaj. I już wtedy, patrząc tutaj, no patrzcie, już jest przybór.
momentalnie tutaj mocy zyskuję. Belty mi się kończą, więc zaraz trzeba będzie pójść po dostawę. Okej, tylko patrzę, gdzie mogę. To mogę, to mogę, to mogę. Potężnie. W tym momencie to już jest potężna zabawa. Na trójeczkach to mogę się rządzić. To ja lubię. No i brakło mi już. A, nabawiłem się. Nabawiłem się, dobra, trzeba iść po belty, na, elementy na belty. Dobrze. Ogólnie jak oceniacie tą grę? Satisfactory, na ile? Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, bo kurczę, mówią, że ta gra szybko weszła, coś tam pokazała i już jest po grze, że wiele osób nie chce jej oglądać, nie chce z niej korzystać, więc co zrobię tu magazyn? Bo ta gra już, że podobno się przeda. Osobiście stwierdzam, że mi się ta gra na tyle tak bardzo podoba, że raczej prędko przestanąć w nią nie przestanę. Zwłaszcza, że nie grałem w Satisfactorio, a już teraz, dzięki Satisfactory, przyznaję, że mógłbym takie faktory odpalić. Już nawet mam lepiej takie coś właśnie w zamyśle. Dobra, tu ogarnięte. Kiedy Subnautica? No Subnautica nie będzie, bo Subnautica na streama... Bo woda. Bo woda. Bym popłynąłem ostatnio na Subnautice, przyznaję szczerze. Ze FPS-ami w dół. Tak, z FPS-ami w dół popłynąłem i to mocno. Więc niestety za Subnautica podziękujemy. Ale to nie jest już gra na moje możliwości. Ciekawie sam jakim to jest przelicznik, bo niby tu jest 1:1. Mam tak, 72. I na przykład teraz tak, tu upgraduję ten fragment. O, na przykład. Raz, dwa, trzy, cztery. No teoretycznie 1:1. Teoretycznie. A przepraszam, co tu produkuje? Aha, tu wirniki produkują. Okej, okay, to same mogą produkować. Zużycie? Zeszło coś? Tu są już trójki. No powiem wam, że chyba lepiej idzie. Chyba lepiej, zresztą ocenię zaraz tutaj. No tu zasuwa. Ale faktem jest to, że jednak nierównomiernie chyba to rozłożyłem, bo jednak idąc takim cyklem, że idzie wszystko tutaj, to ostatnia maszyna dostaje najmniej, bo to dzieli na dwa. Jedno do maszyny, drugie dalej. Jedno do maszyny, drugie dalej. I tak naprawdę ta maszyna, która jest ostatnia, dostaje najmniej albo prawie wcale. I chyba będę musiał zrobić to inaczej, mianowicie puścić z tej strony. Czyli tak, jak na przykład mam 4-6 konstruktorów na śrubek, 3 w prawo, 3 w lewo. Chyba tak trzeba to będzie ogarnąć. Okej, okay, Irona więcej wysyłam tutaj. I tu trzeba by też już ten rozdzielnik ogarnąć, żeby ta produkcja też już ruszyła. Bo tutaj się powstrzymywałem dosyć długo. A już teraz na przykład mogę. Okej, okay, tu jeszcze jeden rozdzielnik. Sześć i pół na 10. Co tak nisko? Albo nie wiem, w sumie nisko zależy. Jak ja nie degustuję w ogóle w strzelankach, tylko właśnie w takich budowlankach, to ta mi gra naprawdę mi siadła. Mogę w nią naprawdę długo pykać. Jaka? Satisfactory. A, dobra. O,
coś nieprawidłowy kształt. A to spsułem. Teraz będzie miało prawidłowy kształt. Powinno mieć. Miejmy nadzieję. Idzie, idzie. Ale widzicie, to nie działa. To spsułem. Załatw sobie kogoś do multi. No, jakbym mógł do multi, mój drogi, to bym już pewnie miał chętnych. Ale że mój komp ledwie satysfaktory w tym momencie ogarnia, gdy chodzi... Jak korki walnęły, bo produkcję ruszyłem. No, jak nic. O, jak ruszyłem produkcję tak teraz, haha, dzień dobry. Zaszalałem, powiem wam, zaszalałem. Chciało mi się produkować, to teraz wszystkie maszyny jak ruszyły, tak walnęło. Dobra, trzeba ogarnąć kopalnię kolejną, macie elektrownię. Generator, widniki. Dobra, lecimy po widniki. Więc właśnie to jest to, że Satisfactory jest fajną grą, bardzo, bardzo, bardzo fajną. Jednakże jest jeden haczyk. Obciąża spokojnie kompa, on potrzebuje 4 procesorów, a jak ja chcę jeszcze streamować, no to niestety to już brak. To jest duży brak dla mnie, bo już nie jestem w stanie na przykład nikogo zaprosić. Albo na przykład ja mógłbym u kogoś grać, czemu nie? Więcej historyjek, no wiem. Miejmy radarze, ale wiesz, jeszcze się produkuje. Swoją drogą, dzisiaj. Dzisiaj to miałem przypadek, czy wczoraj? W robocie po prostu jest, mam ubaw, słuchajcie. Mam przypadki takie, że kobieta do mnie dzwoni. Kilik to będzie kojarzył, bo to jest historia całej firmy. Że kobieta dzwoni do nas, bo jej internet wyłączyliśmy. Przenosiłem jej stronę internetową na inny serwer, czy do nas, i okazuje się, że kobicie internet ich zabrałem. Możliwe to, jak myślicie? Wyłączyć kobicie internet przenosząc stronę internetową. Czy jest to możliwe, jak myślicie? Nie wiem. Myślę, że nie. Zgadza się, to jest niemożliwe. Co się okazało? Kobita skojarzyła, czyli miała w ten sam dzień. Tak, ja bardzo niedobry, bardzo niedobry. Kobieta miała w ten sam dzień, co kiedy ja jej przynosiłem, kończyła się jej umowa za internet i jej internet w całym domu padł. Jej internet w domu włączyłem, przenosząc stronę ten tom. No po prostu, jak usłyszałem to, to się po prostu za głowę złapałem. No ale cóż, nawet takie rzeczy odchodzą. Ja jestem elektrykiem. No widzisz. Okej, okay, tutaj trzeba by to rozdzielić tak, że to wychodzi na 3 i na 3. A ta elektronia będzie potężna. Ale na razie zrobimy to tak, że tu dam rozdzielnik na razie. Później może przebuduję. To trzeba rozebrać. Nie to. To. A nie to. Tak, tu leci dotąd. Tu będzie. O, ale wygiąłem bydlaka. Bardziej się obudowa elektrownię przy kopalni, a węgiel potem do... powiem ci tak. Tam jest wydobycie, ale tam szanse budowy nie chcę budować się w powietrzu. Nie wiem, ja jakiś mam awers do budowania się w powietrzu. Gram w Minecrafta, gram w te wszystkie inne gry, gdzie budujemy się bez grawitacji, ale nadal mam jakiś awers do budowania się w powietrzu. Po prostu nie mogę tego jakoś znieść, że mi coś lewituje. Już taki jestem, no co ja zrobię? Okej, okay, korki. A, 300. I... trzeba będzie kolejną dostawić. Ale braknie mi fundamentów. Ha, widziałem. Dobra, ale ogarnięte jest. Jak to w ogóle produkcja z tego?
Trzeba będzie popracować nad MK3, pomyśleć. Swoją drogą, ile mam stali? Beamów 6, za mało. Dobra, wracamy do domku. Mówię, kwestia tego, że teraz postawić to wszystko. O, ale kopciuch. No traktorem wożę węgiel, tak. Ale dostali tylko. Zgadza się, że... Co? No serio? Jeju, ale to... Korki mi strzadają. Nieładnie, nieładnie. No właśnie nieładnie, bo już prąd, bo wiesz, poruszyłem... To jest właśnie to, że ruszyłem elektrownię, maszyny pozostałe. Bo zacząłem, dopiąłem Irona do tamtych konstruktorów, żeby pręty zaczęły robić. Bo trzeba ram modularnych produkować to wszystko. No i w tym momencie palnęło wszystko. Potrzebuję betonu. Czy mam na kolejną elektrownię? Nie mam, ram. Widzicie, dobrze wróciłem. I zaraz z ram wyjadę. Przez to wszystko. A już miałem ramy odłożone na, do naszej kochanej wieży. Już miałem 500 ram odłożonych. Teraz nie wiem, nawet nie wiem czy połowę mam. Ile mam zbadanych przedmiotów? Na tier w tym momencie co teraz mam prawie praktycznie wszystko. Tylko dysków. Dysków mi brakuje. I wieża jest na tierze, gdzie mam właśnie stal. Czyli kolejny tier to jest ropa, z tego co się orientuję. No ale to mówię, to muszę odblokować, a chwilowo nie miałem kiedy nawet tego tworzyć. A nie chcę też poza live'em za dużo budować, jeśli chodzi o technologię. Mogę sobie budować systemy, bo jak widzicie, nie chcę was zanudzać tym, że a to sobie zbuduję tak, to sobie zbuduję inaczej. Ale na przykład już technologicznie chcę wam pokazywać kolejne poziomy. Dobra, tu. Postaw się, a postawię od razu dwie, będzie problem z głową. Źle się obliczył, rysor poszedł, no ba. Pewnie, że poszło, a. Nie, że od dupy strony to postawiłem w tym momencie. Tak, jestem geniusz. Tu. I... No stój, żeż, no bydlaku, stój, dobra. I teraz tak, rozdzielnia. Czyli tu mam 3 kominy i tu mam 3 kominy, to jest 6 kominów. Czyli produkcja, czyli rozdzielnik byłby, wyglądał już tak, że tu jest 3. Żeby to też za blisko nie było. I stąd idzie 1. O! Ażem poszalał. To idzie prosto, prosto, dobra. To jest gdzie krzywo, poprawiam. Tak, jestem udany na tym względzie. Strasznie widzę. I tu leci, rozwalam to. I tu poleci trzeci. To rozwalam. To rozwalam. I tu pójdzie druga. Okej, i tak jest. Teraz to pójdzie tędy. To pójdzie tędy. Tu. I to pójdzie tędy. Tu. A do tej zabawy potrzebuję tylko jeszcze jednej rzeczy. Ale to ja to rozebrałem. Ulala. Tak niechcący to było. Coś naruszam. Ciebie chyba naruszam. Nie myślę, że to naruszam. No dobrze, proszę. Czasami jest naprawdę, te rozdzielniki są tak głupie, że po prostu głowa mała. Źle postawił z generatora, wyszedł mu silnik. No, tak.
To się zgadza. I to będzie rozsyłane już na 2, czy tak, tu będzie 2 i tam jeszcze pójdzie z 1, to będzie 3. To rozwalam. No spoko, zaraz wam uruchomię ten prąd, no do diaska. Prędkusy. Tu idzie jeden. Drugi idzie tędy. To jest system, który teraz przedstawiam. To jest system sprawiedliwego podziału. Zaraz wam wytłumaczę, jak to działa. Tylko muszę to teraz wszystko pociągnąć. Tędy. Na razie tak zrobimy. Dobra. Tu. A to pójdzie. Tu jeszcze brakuje. To też muszę przebudować, ale to już nie dziś. No i brakło. Brakło MK3. Dobrze, to teraz kable trzeba pociągnąć. Słupy. Tu drugi słup. O, tu więcej tego nie było. Więcej was matka tu nie miała. Ty. Ty. I ty. Słup idzie główny tu. I podpina tu. Teraz ty, 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 a nie tak daleko. Dobra, i zobaczmy jak teraz. 450 powinno starczyć. Powinno starczyć. Rafek, witam cię serdecznie. No słuchaj, jeżeli nauczyciel nadzoruje takie sprawy, no to nauczyciel wiadomo za to odpowiada. A co do tego, co zrobiłem właśnie. Teraz jest podział 1 do 1, czyli jedna tu, jedna tu, jedna tu, jedna tu. I z tego na przykład idzie i tu się rozchodzi. Idzie prosto w prawo, w lewo, prosto w prawo, w lewo. Na przykład ten jest zapchany, bo miał wcześniej węgiel, a te nadrabiają. I teraz kwestia będzie, na razie jest pół na pół. Ja spadłem, no serio. Ale jak na przykład dostawię kolejną platformę tutaj i będę mógł rozsyłać jeszcze 3 elektrownie tu puścić. Więc to jest metoda sprawiedliwego podziału. Mniej więcej tak to wygląda. Tak samo zrobię odbicie lustrzane w tej stronie i będę miał tu, będę miał 6, 9, 9, 18, 9, 18 będę miał docelowo tych szmerów bajerów. 18 elektrowni. Więc moc przerobowa. O! Prawie mi bydlak przyjechał. Moc przerobowa sądzę, że spora. Słucham. Tak. 80 na 80 graczy się biło. Ja z jednych z ocalałych. Mhm. Okazało się, że wygraliśmy tą bitwę. No. I zarobiłem okrągły milion walut. Ale to ładnie. To bardzo ładnie. Tylko teraz No. Bitwa dosyć długa. Ale właśnie powiedz mi, na czym polega bitwa? Ty musisz uczestniczyć w niej fizycznie, czy tylko, że puszczasz hipka tam i się bije? Fizycznie. A, czyli trzeba się ugadywać. I dlatego twierdzę, że Albion jest dla tych, którzy naprawdę mają masę czasu. Jeżeli fizycznie trzeba być w tej grze, no to faktycznie, powiem wam, że na przykład ja 90% czasu nie mógłbym w ogóle grać, bo ja mam określone godziny, w których jestem tylko dostępny. Okej, tutaj damy już MK3, bo mnie to boli, ale już mi nie stać na więcej, widzicie? Ach, ale nie, ło, jak teraz spada węgiel? Ja. Samo grupowanie grupy by trwało około 15 minut. Ło, dobrze. No i mniej więcej taki podział, tutaj jak widzicie stal jest, wszystko jest. Wszystko się dostarcza. Będą w silniki, będą w winniki. Ja teraz będę siedział, pewnie kminił, jak ten system mogę przebudować. No, cały ja. Cały ja, cały ja będę się zastanawiał. I teraz słuchajcie, dla was wyzwanie na kolejnego live'a. Musicie mi dać jakieś wyzwania. Coś na przykład gdzieś pójść, coś zdobyć, z kimś się spotkać, bo teraz tak. Będzie czas trochę, żeby odblokować kolejny tier, potrzeba czasu. Tu już mam 15 winników.
Aha, widzicie, już nie wyrabia nam. Prętownik. Zbierz 100 energetycznych ślimak. A jest tyle na mapie chociaż? Nie wiem. A no, to najpierw się zorientuj. Dam tu łącznik, żeby nie było. Jeżeli jest jakieś wyzwanie. No spoko, jeżeli tyle jest tyle ślimaków, to z chęcią to wyzwanie zrealizuję. Brakuje steel beamów. No i steel beam, muszę mieć więcej steel beamów. 21, naprawdę tych steel beamów. Teraz kwestia tylko właśnie steel beamy. Ło, ale już, przewody będą. O, już. Już 100 janów, muszę mieć 150. Czyli tak naprawdę ja te silniki raczej nie będę robił samodzielnie, tylko dam to automatowi, ale i tak jestem z tego zadowolony, co teraz mam. I w takim tematem dzisiaj zrób lampę naftową z spoko. Takim tematem dzisiaj zakończymy już live'a. Tutaj powiem wam, jestem zadowolony z tego, że już udało. Zrobiliśmy dwa pojazdy, które nam przywożą surowce. Zrobiliśmy już kolejne questy, czyli z update konwerów beltów. Oczywiście to jest dopiero początek, ja będę dużo tych konwejerów update'ował. No i mamy zalążek do motorów. Jestem mega pełen optymizmu co do tej gry i liczę na to, że będą kolejne rzeczy, które będę już mógł realizować. Czekam tylko na to, żeby to wszystko tutaj było. I tutaj tego ślimaka stąd zabiorę, bo widzę, że tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby aż taka produkcja szła, skoro tu się zapycha. To po co mam tyle prądu? No i patrzcie, teraz prąd spadł o połowę. Tak, tak więc słuchajcie, za dziś wam jeszcze raz ogromnie dziękuję. Dziękuję wam wszystkim.